mszy świętej z nauką specjalną dla mam. Jutro dodatkowo o 9:00 jest spowiedź święta dla mam. Podczas tej spowiedzi będą też mamy, które będą opiekować się dziećmi mam, które przyjdą, także spokojnie mogą mamy przyjść z małymi dziećmi i dzieci zostaną zaopiekowane na ten czas. Natomiast w środę dodatkowo po mszy świętej spotykamy się w salce na takim czasie mamy czas, my to na to mówimy mamy czas i także czas dla mam tak, przy kawie, przy herbacie na wspólnej rozmowie, gdzie też będzie okazja zadać różne pytania o naszemu ojcu rekolekcjoniście. Chodzi dla nas ojciec Irena Pustoczudłowski. Ojciec Irena już 15 lat był w Austrii. Od niedawna wrócił na ziemię polską, z czego bardzo się cieszymy i cieszymy się, że przyjął nasze zaproszenie i dla nas wygłosił słowo. Wcześniej mieszkałam w Krakowie, tam też spotkałam się z inicjatywą rekolekcji dla mam z małymi dziećmi. Inicjatywa bardzo mi się spodobała, dlatego że była nastawiona na mamy, którym wieczorem trudno jest wyjść z domu z małymi dziećmi. Te rekolekcje odbywają się do południa, gdzie mamy właśnie z tymi maluszkami mogą swobodnie przyjść. Jest też dla nich przewidziany kącik dla dzieci, kącik z zabawkami, żeby mamy jakby nie musiały skupiać się tak bardzo jak zwykle na opiece nad dziećmi, a skupić się właśnie na udziale w rekolekcjach. Kiedy przeprowadziłam się do Cieszyna, spotkałam tutaj matki w modlitwie, grupę matek w modlitwie, właśnie prowadzoną przez Anię i podzieliłam się z mamami tym pomysłem krakowskim. Mamom bardzo się ten pomysł podobał i już pierwszego roku zorganizowaliśmy wspólne rekolekcje. No i dzisiaj cieszymy się już 5 rekolekcjami dla mam. Kasia wspominała o 100 osobach. Tak było przynajmniej na pierwszych rekolekcjach i wydaje mi się, że jest podobnie z roku na rok. Wiadomo, że za każdym razem przychodzą inne mamy, bo dzieci rosną, mamy wracają do pracy, więc liczymy, że będzie podobnie. Nie jest to dużo, natomiast jest duża oglądalność również przez transmisję wideo.